Nie wiem, czy to można nazwać tańcem, ale jak na każdym weselu jest taki wujek Staszek albo jakiś tam wiesio, który spocony z każdą ciotką tam wywija, to ja jestem takim wujkiem Staszkiem niestety. Nie wydaje mi się, żebym miał duże umiejętności, mam raczej bardzo dużo zapału. I w ogóle taniec mi się... W samochodzie często tak tańczę, jak sobie jadę sam i jakaś leci skoczna muzyczka. I wydaje mi się, że taniec jest jedną z takich niewielu przepięknych rzeczy, która... Taniec nie ma w sobie żadnego innego celu oprócz tańca. Wolisz pisać z perspektywy jednego czy wielu bohaterów? Nie, wydaje mi się, że z perspektywy wielu bohaterów zazwyczaj... Chyba nie pisałem nigdy książki, w której byłaby jedna postać opowiadająca to, co się dzieje. Wydaje mi się, że ta większa liczba bohaterów sprawia, że książka może być bardziej... Nawet nie tyle wielowątkowa, co taka wielowymiarowa, że w niej jest dużo więcej. Ja bym chciał, żeby w tych książkach było jak najwięcej, a najlepiej, żeby było wszystko. I ta mnogość tych perspektyw to moim zdaniem trochę umożliwia. Czy świat kobiet jest ci bliski? Boże święty, jakie pytanie. Nie wiem, czy to wynika z tego, że akurat takie kobiety w życiu poznałem i takich mężczyzn, ale jakoś kobiety wydają mi się takie bardziej wytrzymałe, bardziej odporne, bardziej interesujące po prostu. I moje książki chyba też czytelnika z takim przekonaniem mogą pozostawiać. Jest takie hasło, które chyba jak był jakiś artykuł u mnie w Wyborczej, to był tytuł, że mam duszę starej kobiety, czy coś takiego. I wydaje mi się, że coś takiego rzeczywiście jest. Nie wiem, jakbym się położył na kozetce u terapeuty, to pewnie by wyszło, nie wiem dlaczego, czy coś, ale nie byłem wychowywana, nie wiem, przez samotną matkę, ani przez samotną babcię. Miałem wokół siebie raczej mężczyzn, bo mam dwóch braci, ale pewnie bym bardziej określił swoje książki, jeżeli w ogóle jakiś taki podział można byłoby stosować, że to są książki o raczej wrażliwości kobiecej niż męskiej. Skąd pomysł na narrację kobiecą w Święcie Ognia? Ja w ogóle z tą książką miałem o tyle dużo pracy, że napisałem ją raz i ona mi się nie podobała. Znaczy podobała mi się historia, ale nie podobała mi się to, jak jest opowiedziana. I usunąłem ją całą i zacząłem pisać od nowa i dopiero jak znalazłem bohaterkę, która jest szczególną postacią, jest dziewczynką z porażeniem mózgowym i wypowiada się w bardzo charakterystyczny sposób, taki pogodny, serdeczny i wesoły, to dopiero wtedy jakby zorientowałem się, że mam w jaki sposób tą historię opowiedzieć i no i ten pomysł mi tak po prostu przyszedł do głowy gdzieś na ulicy. Z czym ci się kojarzą te słowa? I teraz dwukropek i będą chyba te słowa. Sztanga. Z wyzwaniem, z przyjemnością, z satysfakcją. Sport. Zawodowy, z poświęceniem. Amatorski, z nadziejami. Awokado. Kurde. Kiedyś, nie wiem, chyba półtora roku temu umyłem pestkę z awokado, wsadziłem ją do ziemi i podlewałem ją chyba przez pół roku i teraz mam już takie drzewko, które jest wysokość, nie wiem, 1,5 metra. Więc nie wiem, czy kiedykolwiek wyrośnie na nim awokado, ale sprawia mi to dużą frajdę, że takie drzewko mam. Ptaki. Mam takie hobby, które polega na tym, że chodzę sobie z takim wielkim aparatem do lasu i fotografuję ptaki, przy czym nie znam się ani kompletnie na fotografowaniu, ani na ptakach. Jestem na tyle fotografem, że powiedzmy wiem, z której strony aparatu powinienem być ja, z której ptak, ale to jest mniej więcej tyle, co wiem o fotografii i o ptakach. Excel. No ponieważ jestem po bankowości i pracowałem wiele lat w banku, to ten Excel zawsze był takim moim narzędziem pracy i teraz on wszelkie arkusze kalkulacyjne przydają mi się podczas planowania powieści. Wydaje mi się, że przy pisaniu historii tak wielowątkowych i tak achronologicznie opowiadanych, to takie rozpisanie sobie tego w jakimś pliku, w jakimś folderze jest bardzo przydatne, żeby się po prostu później nie pogubić w tym wszystkim. Widokówki.
To chyba jest nawiązanie do treści książki. Nie wiem, widokówki mi się chyba kojarzą z jakimś reliktem świata, który już powoli odchodzi i pewnie za 10 lat niewiele osób będzie pamiętało, co to jest. No może nie, no ktoś tam będzie pamiętał, bo ja będę pewnie pamiętał, jeżeli będę żył, ale raczej to już jest coś, co przynależy do świata odchodzącego. Petersburg. Petersburg kojarzy mi się z tym, że miałem tam spotkanie autorskie chyba 2 lata temu i poszedłem tam do Teatru Maryjskiego i w tym teatrze właśnie przyszło mi do głowy to, że można byłoby napisać współczesną opowieść o baletnicy, która by próbowała zrywać z tymi stereotypami, do których jesteśmy przyzwyczajeni w filmach i w książkach. Jak się zacząłem w ten temat zagłębiać i udało mi się uzyskać pomoc prawdziwych baletnic z Polskiego Baletu Narodowego, to się zorientowałem, że rzeczywiście żyjemy w bardzo sztucznym wyobrażeniu o tym świecie. Te baletnice, które tańczą w najlepszym balecie w Polsce, jedzą chipsy, palą papierosy, korzystają z życia, nie mają diety. Oczywiście nie wszystkie, ale jakby to są normalne dziewczyny, często zadowolone z życia, nie posiadające krwawiących stóp i nie żyjące w jakimś ogromnym poświęceniu. Bo jeżeli chodzisz do pracy na 8 i do 16 przez 8 godzin ćwiczysz i tańczysz, to tak naprawdę te dziewczyny mogłyby się pewnie odżywiać tylko golonką, a i tak wyglądałyby bardzo szczupło i miałyby świetną kondycję, więc cieszyłem się, że mogę trochę to pokazać inaczej i tak, jak to w tej chwili wygląda naprawdę, bo ja też tylko znałem obraz baletnicy z filmów i z powieści. A sam tańczysz. Nie wiem, czy to można nazwać tańcem, ale jak na każdym weselu jest taki wujek Staszek albo jakiś tam wiesio, który spocony z każdą ciotką tam wywija, to ja jestem takim wujkiem Staszkiem niestety. Nie wydaje mi się, żebym miał duże umiejętności, mam raczej bardzo dużo zapału. I w ogóle taniec mi się... W samochodzie często tak tańczę, jak sobie jadę sam i jakaś leci skoczna muzyczka. I wydaje mi się, że taniec jest jedną z takich niewielu przepięknych rzeczy, która... Taniec nie ma w sobie żadnego innego celu oprócz tańca. Bo prawie wszystko, co robimy na co dzień, ma jakiś cel. Jak tańczysz, to po prostu tylko po to, żeby tańczyć. I w moich książkach często w jakichś takich bardzo ważnych momentach życia bohaterowie tańczą. No a w tej książce to już wybitnie tego tańca jest dużo, więc... No ja sam też tańczę. Ulubiony rodzaj muzyki. Tu niestety muszę przyznać, że chyba mam bardzo prymitywny gust. Jak Spotify co roku przygotowuje takie podsumowanie tego, co się słuchało w ciągu ostatniego roku, to ja z przerażeniem chyba od, nie wiem, 5 lat obserwuję, że najczęściej słuchanym wykonawcą przeze mnie jest Eminem. I w sumie aż mi głupio o tym mówić, ale rzeczywiście słucham jakichś takich starych rapsów chyba głównie. Słucham też innych rzeczy, ale jakby to podsumowanie nie kłamie. No, słucham głównie niestety Eminema. Jak powinna brzmieć muzyka do Święta Ognia? Coś na pewno bardzo dalekiego od Eminema, ale ponieważ nie znam się na muzyce, to nie do końca. Jezus Maria, jakie są pytania. Jak często jesz pizzę? No zbyt często, wydaje mi się. Od 2 ponad lat nie jem żadnych zwierząt, nazwijmy to, ani mięsa, ani ryb, więc takimi ostatnimi bastionami przyjemności są dla mnie jakieś, nie wiem, jajka z majonezem, pizza i tego typu rzeczy, więc no jem często pizzę. Czy nie boisz się, że przytyjesz? Boję się, że przytyję. W sumie nie mam nic przeciwko, żeby powiedzieć coś tak super szczerze, ale jedną z pierwszych myśli, które mam codziennie po wstaniu z łóżka, to jest to, czy jestem już gruby. Naprawdę, wstaję z łóżka i myślę sobie, czy jestem gruby. I tak mam, tak zaczynam każdy dzień, więc boję się, że przytyję. Czy masz jakieś obsesje? Tak, mam... mam różne obsesje, wydaje mi się. Największa jest związana z uprawianiem sportu, to znaczy od 2 klasy liceum codziennie podnoszę ciężary i nie chodzę na żadne siłownie, tylko mam to wszystko w domu i wydaje mi się, że przez te 20 lat, czy ile to tam minęło od 2 klasy liceum, może było z 10 dni, kiedy tego nie robiłem. Określiłbyś się jako introwertyk czy ekstrawertyk? Introwertyk w masce
ekstrawertyka, na którą niestety czasami się ludzie nabierają. Najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłeś. Nad morzem kiedyś były takie formy rozrywki w postaci dmuchanego banana, na których jeździły dzieci. I ja kiedyś poprosiłem tych panów z motorówki, żeby mnie zabrali na tego banana i przewieźli najszybciej jak się da i złamałem sobie w bardzo widowiskowy sposób nos o tego banana. Wszedłem kiedyś na komin w ciepłowni w kole z bratem i z kolegą. Nie wiem, ile on ma metrów, widać go z każdego miejsca w kole. A żeby na niego wejść, musieliśmy się w ogóle włamać na teren tej ciepłowni. A, no jeździłem wiele lat bez prawa jazdy na motocyklu, nawet nie wiedząc za bardzo, gdzie jest gaz, a gdzie jest hamulec. Tak na czuja to robiłem. Dobra, to może już przejdę do następnego. Czy masz talent aktorski? Nie, nie mam żadnego talentu aktorskiego na pewno. Cierpiałem przez większość życia na paraliżujący lęk przed w ogóle wypowiadaniem się przed ludźmi, których jest więcej niż dwoje. A ja jestem na przykład trzeźwy. Czy grałeś w czymś? Rok temu, jak była promocja mojej książki pod tytułem Saturnin, to dostałem od wspaniałych ludzi z promocji taką informację, że będą nagrywać trailer i mam się pojawić w ostatniej sekundzie tego trailera. A później jak przyjechałem na plan, to się okazało, że mam się pojawić w całym tym trailerze, a ponieważ bardzo się zawsze boję, żeby kogoś nie rozczarować, to w tym trailerze wystąpiłem. A to takie było dosyć traumatyczne dla mnie doświadczenie. Rutyna czy improwizacja? Na przykład jak wiedziałem, że dzisiaj mam to nagranie, czy ten wywiad, jak to nazwać, to zapytano mnie, czy chcę znać pytania wcześniej, ale wiem, jaki mam charakter. Gdybym znał te pytania, to bym się pewnie wykuł na pamięć każdej odpowiedzi, więc wolałem improwizować. Natomiast na co dzień chyba tkwię w jakichś tam szponach rutyny, że po prostu właśnie i te ciężary, i ta praca, i jakiś ten harmonogram dnia mam zawsze w taki sposób ułożony, że on jest dosyć powtarzalny mimo wszystko. O Chryste. Część ubioru, która cię najlepiej opisuje. Nie wiem, kożuch na przykład bym powiedział, że jest taki, albo coś, co płaszcz jakiś, który człowieka całego przykrywa, to bym powiedział, że mnie najlepiej chyba opisuje. Z czego jesteś dumny? No właśnie przez większość życia byłem dumny z jakichś takich wyników pseudosportowych. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłem dumny z książek. No nie wiem, może jestem dumny z tego, że mam jakieś takie w miarę normalne i spokojne życie i no, w sumie tyle. Jeśli nie byłbyś pisarzem, to co byś robił? Do jakiegoś momentu żałowałem, że wcześniej, w dzieciństwie nie zacząłem uprawiać sportu jakoś tak bardziej no nazwijmy to zawodowo, ale to zazwyczaj jest decyzja rodziców, a nie dziecka. Znaczy, no, trudno, żebym jako pięciolatek postanowił, że zapiszę się do sekcji dwuboju siłowego na przykład. To tego zawsze żałowałem i wydaje mi się, że przy tym rodzaju konstrukcji psychologicznej to mógłbym być niezły, chociażby jakby dlatego, że pewnie no nie wiem, nie odpuszczałbym nigdy żadnego treningu i tak dalej, więc w ramach swoich jakichś takich możliwości genetycznych pewnie byłoby okej. A jeżeli nie byłbym pisarzem tak teraz, gdzie wszelkiego rodzaju kariera sportowa jest już dawno niemożliwa, no to mógłbym pracować fizycznie gdzieś, chociaż to pewnie bym się z tego nie szczególnie utrzymał. Mógłbym zawsze wrócić do banku, a tego bym też bardzo nie chciał. Może bym robił coś. Gdyby się okazało, że jutro muszę robić coś innego, bym pewnie poszukał czegoś podobnego. To znaczy, nie wiem, spróbowałbym się zatrudnić w jakichś może grach komputerowych do opowiadania jakichś tam, nie wiem, jak to się nazywa, leveli czy czegoś tam. Wakacje nad morzem czy w górach? Zdecydowanie w górach. Myślę, że tak po połowie dnia leżenia na plaży to bym zwariował, więc zdecydowanie góry. Miejsce, do którego wracasz? No do mojego rodzinnego miasteczka, o którym nie potrafiłem powiedzieć zbyt wiele w poprzednim pytaniu. Czy wiesz już, o czym będzie kolejna książka? Wiem, o czym będzie kolejna książka, ponieważ już ją piszę, ale no jest, myślę, że zdecydowanie za wcześnie, żebym cokolwiek o niej mówił. Zresztą ja się zawsze trochę tak wstydzę tego, że jak się książka ukazuje, to ja już niby piszę następną, ale
ten cykl wydawniczy trwa tak długo, że od momentu, kiedy ja skończę pisać książkę, do momentu, kiedy ona się ukazuje, mija już pół roku, więc no zawsze coś tam już robię, czy nawet może czasami rok. Więc w tym czasie zawsze coś zaczynam już sobie robić. Czy zdradzisz? Ale co zdradzę? A o czym jest ta książka? Nie, no to już powiedziałem, że nie zdradzę. A, end of slideshow. To chyba już. To dziękuję.